Dzielę o symbolice proroczej. Symbolika to jest takie ukształtowanie fragmentów rzeczywistości, które wskazuje na wielopłaszczyznowość znaczenia jakiegoś zagadnienia. To jest symbolika. Czyli symbolika, ona ma za zadanie ulepienie rzeczywistości w pewien model, który pokaże wielopłaszczyznowość jakiegoś zagadnienia. Rozumiecie? Mnóstwo rzeczy jest płaskich i posiadających jedynie wąski wymiar oglądalności. I potrzebna do tego jest symbolika, aby określić głębię jakiegoś zagadnienia. Symbolika dzieli się na dwa elementy: wyrazistą i abstrakcyjną. Symbolika jest związana z daną formą kulturową, czyli w danej formie kulturowej jest dana symbolika. Na przykład w Polsce, w kulturze, w której żyjemy, będzie to inna symbolika niż na przykład w jakimś kraju afrykańskim. Osoba prorocza z Polski będzie miała obrazowaną inną formę symboliki niż osoba prorocza na przykład z Afryki. Przykład prosty. Pastor z Polski miał kazanie, takie, które głosił tutaj w Polsce, o dębach, że jesteśmy jak dęby i tak dalej, i tak dalej. I pojechał do Afryki, żeby głosić w Afryce. A tam nie ma dębów. I ten pastor z tamtego kościoła do niego mówi, co to jest dąb, co to dęby. On mówi, no to takie drzewa są. On mówi, ale my tu nie mamy takich drzew. Co ty będziesz ludziom mówił, że oni mają być jak dęby, jak oni nie widzieli dębu? Dla nich to jest abstrakcja. To co mam mówić? No, że jesteśmy jak mango. I on głosił, że jesteśmy jak, że są jak drzewa, jak mango. W ogóle drzewa, w ogóle wiesz. To oni to rozumieli, bo oni tam mango mają, a nie dęby. I to w takiej prostej komunikacji. Teraz symbolika. Nie ma czegoś takiego, że jest prorok w Afryce i on na przykład dostaje w symbol, ma obraz proroczy i mu się dąb pokazuje. I mu się nigdy dąb nie pokaże. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tam nie wiadomo, co to jest dąb. Po prostu. Więc symbolika jest związana z daną formą kulturową. I osoba prorocza musi to rozumieć. Prorok, który będzie na przykład jechał w inną część świata, do innej kultury, musi na przykład być nastawiony, że będzie w inne symbole widział. Do tej pory żył tutaj i widział takie symbole. Ale pojechał do innego kraju i będzie w innych symbolach widział. Rozumiecie te rzeczy? Dlaczego widzimy symbolicznie? Po pierwsze, Ewangelia Jana 16:25. Są tutaj opisane dwa rodzaje oglądu duchowego.
w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. I zobacz. Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Pierwszy jest obraz, który jest obrazem wyraźnym. Zawsze widzimy jakiś obraz w sposób fizyczny na przykład. Prawda? To jest obraz wyraźny. I w obrazie wyraźnym będziesz widział jakieś rzeczy. Ale też, żeby ten obraz był poszerzony, możesz widzieć rzeczy w obrazie symbolicznym i to się może składać w jedną całość. Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. To znaczy, żeby określić pewną głębię jakichś zjawisk, potrzebujemy podobieństw. Bo my ich inaczej nie określimy, bo to są rzeczy ukryte. Nie można ich widzieć w sposób wyraźny. Dlatego musi zadziałać system symboliki. Mówi się w podobieństwach o rzeczach ukrytych przed założeniem świata. Nie można tych rzeczy określić w sposób jasny. Dlatego osoba prorocza widzi rzecz symbolicznie. Bo jak ją ma inaczej widzieć, jak ona jest ukryta dla tej rzeczywistości bezpośredniej? Jak? To jest niemożliwe. Ewangelia Mateusza 13:34. Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Komu wam? Wam, duchom. Twój duch zna tajemnicę Królestwa Bożego. Wszystkie. Wszystkie. I tutaj jest błąd w tłumaczeniu. Jest napisane tym zaś, którzy są na zewnątrz. A oryginał brzmi w ten sposób. Tym zaś, którzy są zewnętrzni. Wszystko podaje się w podobieństwach. A dokładnie zdanie brzmi. Temu zaś, co jest zewnętrzne, wszystko podaje się w podobieństwach. Co jest zewnętrzne wokół ducha? Dusza człowieka. Duch zna wszystkie tajemnice Królestwa. Ale dusza, która jest zewnętrzna, która jest na zewnątrz, ona ma podawane rzeczy w podobieństwach, bo inaczej ich nie jest w stanie zrozumieć, przyjąć ani obejrzeć. Ona nie ogarnie tego zjawiska. Dusza nie ogarnia zjawiska. Rozumiecie? Ona nie ogarnia zjawiska. Jeżeli dusza byłaby, mogłaby zajrzeć w ducha, to i tak nie byłaby w stanie dostrzec w sposób wyraźny wszystkiego, co jest w duchu ukryte. Ona tego nie może zrobić. Ona jest za słabym elementem. Trzeba jej podać rzeczy w podobieństwach. Rozumiecie? Ona musi otrzymać pewną formę symboliki. Dlatego osoby prorocze widzą
rośliny, zwierzęta, kolory. To się przemiela z różnymi sytuacjami. Są sytuacje naturalne i nienaturalne. Są rzeczy, które są widziane w sposób bezpośredni i są pośrednie symbole. I osoba prorocza musi to umieć czytać. Ludzie zamieniają się w zwierzęta, zwierzęta zamieniają się w ludzi. Rozumiecie? To nie jest... Często ludzie do mnie piszą, mówią, ja mam chyba coś z głową. Ja mówię, dlaczego uważasz, że masz coś z głową? Bo w ogóle śnił mi się ten i miał kacze nogi. Dobrze, w porządku. Rozważymy temat. A czy to nie jest dziwne? No cholernie dziwne. Śpisz ci się i ci się śni brat w Chrystusie, co ma kacze nogi i tak człapie przed ciebie. I tak chodzi, i tak się kręci. I taki masz sen. Rozumiesz? Tak jakbyś miał coś z mózgiem. Ty nie masz czegoś z mózgiem. To dusza twoja, czyli zewnętrzny element twojej osoby, jest informowany w podobieństwie o jakiejś sytuacji, która w duchu ma wymiar przez ciebie niemożliwy do ogarnięcia na poziomie bezpośrednim. Rozumiesz, dlaczego widzisz brata na kasie w łapach. I teraz ty musisz wiedzieć, co to znaczy. Znać swój stan, swój w ogóle, swoje miejsce. Bardzo się cieszę, że wielu z was posłusznie podchodzi do rzeczy, szczególnie mówię o grupach, o ludziach wstawienniczych, gdzie ludzie coś piszą i bardzo fajnie właśnie, ktoś coś pisze, mówi, miałam na przykład taką i taką wizję, albo taki sen w nawiasie, ale w razie czego wiedz, że mam okres. Rozumiesz? Albo na przykład jestem zmęczona. Albo na przykład dużo pracowałem. Jestem w takim i w takim stanie, prawda? Duch jest w środku, a dusza na zewnątrz. Pewne rzeczy człowiek jest w stanie przyjąć bezpośrednio, ponieważ duch mówi wyraźnie, prawda? Na linii duch-duch, a inne muszą przejść przez system duszy i zostać nam opisane w symbolach. Ewangelia Mateusza 13:34. Dlatego w podobieństwach do was mówię, bo patrząc do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Gdy dusza jest zaburzona, to może ona odbierać tylko symbolikę i nie odbiera ona bezpośrednich treści duchowych. Natomiast symbolika jest w stanie przekonać tą duszę do jakiegoś prawdziwego zjawiska. Dusza w pewnym sensie jest trochę głucha i trochę ślepa. Szeregi zaburzeń, poranień, różnego rodzaju przejść życiowych, z którymi dusza miała do czynienia, powodują, że ona w sposób automatyczny jest w stanie wykrzywić zjawisko duchowe. Nawet już kiedy będzie uzdrowiona ta dusza, to nadal ona posiada w sobie walory niedoskonałości. Ona niedoskonała. Rozumiecie? Często pewne jej elementy nie są w stanie wrócić przez lata do normy. A duch jest cały czas czynny i produkcyjny. Cały czas produkuje. Cały czas. Dlatego system symboliki pozwala na to, aby dusza była w stanie te rzeczy zebrać do kupy. Bo jest jej o wiele łatwiej.
drożności w duszy może być spowodowany wieloma rzeczami. Natomiast każdy brak drożności wymaga tego, aby stosować system symboliki. Zobacz, prosty przykład. Dam ci taką informację. Otrzymujesz taki tekst. I to jest opcja A. Brat XY może się rozbić samochodem na drodze. I opcja B. Śpisz sobie i widzisz w ogóle brata XY, który pędzi w ogóle w samochodzie w ogóle Formuły 1 prosto w skałę i zatrzymuje się przed nią w ogóle centymetr. Jak twoja dusza zareaguje? Na co zareaguje szybciej? Rozumiesz? Co bardziej ciebie dotknie w twojej duszy? Nie każdego dotknie ta prosta informacja. Natomiast system symboliki wykona swoją pracę. Rozumiecie, o czym mówię? I tak działa Bóg. Jeszcze raz podkreślam, że wszystko to, o czym mówimy teraz, jest związane z tym, o czym mówiliśmy do tej pory. Uzdrowienie, funkcjonowanie w prawdzie, prawidłowy styl życia i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie te rzeczy są ze sobą spójne. Ewangelia Marka 4,33. W wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać. Symbolika jest stosowana w celu przekazu na poziomie możliwości odbierającego. Czyli Bóg wie doskonale, jakie są twoje możliwości na obecny czas. Jako osoba prorocza jesteś przez Boga znaną osobą. Bóg wie, jakie są mankamenty obecnie w tobie. Bóg wie, jakie ty posiadasz możliwości, jakie ty posiadasz deficyty na poziomie duszy. Jako osoba prorocza jesteś przez Boga prowadzona w taki sposób, żebyś była jak najbardziej wydajną osobą. A więc zaczynasz postrzegać w symbolach na poziomie możliwości twojego zrozumienia. Zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać. Tak jak dusza twoja może słuchać, tak jej się podaje materiał duchowy. Na tyle, na ile ona się nadaje, ta dusza. Jakie mamy podstawy symboliki? Po pierwsze, jest to Biblia. Po drugie, nasze doświadczenie. Po trzecie, jest to przyroda. Po czwarte, historia. Po piąte, jest to nauka. A po szóste, społeczeństwo. Symbolika będzie związana z tymi sześcioma elementami. I w takiej hierarchii będzie związana. W ogóle znajomość Pisma Świętego jest dla ciebie number one. Ty nie możesz nie znać Pisma jako osoba prorocza. Ty nie możesz nie znać symboliki biblijnej. To jest twój obowiązek, masz to być wykute na blachę. Ty nie możesz się zastanawiać, co coś znaczy. Słucham. A gdzie jest taki zbiór informacji na temat symboliki biblijnej? Nie ma takiego zbioru. Jest wiele zbiorów, jedne mniej rzetelne, drugie bardziej. Trzeba z nich oczywiście korzystać, szukać sobie tego. Wbijesz sobie w internecie symbolika biblijna, coś znajdziesz. Natomiast nie tak się to robi, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Ale najpierw jest to Biblia. Czyli nie masz prawa nie znać Biblii, nie masz prawa nie znać symboliki. Jest takie opracowania, też są bardzo dobre.
właśnie symbole biblijne, to często wakacjo robi, trzeba też zobaczyć, co wakacjo wydaje na ten temat i z tego sobie korzystać, czy wokacjo, jak się nazywa. Po drugie, to jest nasze doświadczenie, czyli symbolika będzie związana z Twoim doświadczeniem życiowym, z tym, co się wydarzyło w Twoim życiu. Dlatego możesz często widzieć wujków, ciocie, mamy, babcie, szkołę, kolegów, koleżanki, wszystkie rzeczy, które są z Twojego życia. Nie będziesz widział kolegów, koleżanek z mojego życia, tylko z Twojego. Nie będziesz widział historii z mojego życia, tylko z Twojego życia. Następnie jest to przyroda. Czyli wszystko, co jest związane z przyrodą. Zwierzęta, rośliny, kontynenty, kraje, nacje. Rozumiecie? Następnie jest to historia, czyli rzeczy, które wydarzyły się w historii znanej Tobie. Szeroko pojętej historii. Ludzie mogą widzieć Hitlera, Stalina. Mówią, o, dzisiaj mi się śnił Hitler, nie? Co tam ten Hitler robił? No to i to robił Hitler. Tak? No dobra, no to patrzymy, co tam, co to, dlaczego ten Hitler ci się przyśni, tak? Eliminujemy w ogóle różnego rodzaju tutaj rzeczy. I oglądasz tam Discovery, siedzisz, nie oglądam. Nie oglądałem o Hitlerze nic ostatnio. Tak już tam się interesujesz, może na boku Mein Kampf czytasz trochę. Nie czytam Mein Kampf, tak? To co tam tym Hitlerem? Spotkałaś jakiegoś tam Adolfa? Nie, Adolfa nie spotkałem. Dobra, to eliminujemy ten system napływowy, prawda? Teraz patrzymy, co, czyli interesowała się II wojną światową, Hitlerem? Nie, nigdy się nie interesowałam takim rzeczami. Czyli eliminujemy te rzeczy poboczne, prawda? I widzimy, że jest to jakiś symbol, tak? Nikt mi nie opowiadał, niczego nie oglądałam, wiecie? Agata na przykład jak ma jakiś sen, to ona teraz, ona przychodzi tak, miałam sen, ale obejrzałam taki film, prawda? Wczoraj rozmawiałam z tą i z tą osobą, duszpastersko, rozmawialiśmy o takich sprawach, nie? I my eliminujemy te rzeczy, bo są napływowe rzeczy. Napływowe. Bo gdzie wiele słów, tam wiele snów. Rozumiecie, o co chodzi? To jest, nie ma żadnego, dzisiaj nie mówimy o snach, tak głęboko będziemy osobno o tym mówić, sobie na następnym spotkaniu. Ale eliminujemy i patrzymy, okej, okay, no przyścił się Hitler, no teraz patrzymy, co ten Hitler tutaj oznacza, tak? Tak, no i co historia nam mówi? No miła postać to nie była. Rozumiesz, tak? Czyli już wiemy, że to jest jakaś formuła negatywna. Rozumiesz? Negatywna formuła będzie do nas tutaj. Mamy przekaz proroczy jakiejś negatywnej formuły. No mamy naukę, która jest tutaj też dla nas informacją z tej dziedziny życia. Będą te rzeczy symboliczne. No i społeczeństwo, które nas otacza. Szeroko pojęte społeczeństwo. Teraz rozpoznawanie symboli. Każdy symbol rozpoznajemy przez pryzmat tych czterech filtrów. Po pierwsze, test prawdy. Co to jest? Czy to jest prawdziwe? Czy to jest związane z prawdą, to co mi się w ogóle objawia? Dlatego też kolejna rzecz, że ty musisz być wykuty w Bożych prawidłach. Tak jak już o tym wspominałem nieraz. Ty nie możesz nie wiedzieć, jakie są poglądy Boga, jakie jest zdanie Boga, rozumiesz, w takiej czy w innej dziedzinie. Ty musisz to wiedzieć. Biblia w jednym palcu. I w tym momencie możesz robić test prawdy. Prawda? Po drugie, to jest test powtarzalności. Test powtarzalności. Agata ostatnio miała sen. Miała sen i ja go w pewien sposób zinterpretowałem. Zinterpretowałem ten sen, ale to było za mało. Wczoraj z nią rozmawiam. Nie, dzisiaj z nią rozmawiam. I mówi, z powrotem miałam ten sen. I Jezus do niej mówi tak. Zrób to, co ci powiedziałem ostatnio w tym śnie.
zajrzyj tam, bo to miała zajrzeć w jedno miejsce. Ona mówi, Panie, ja już tam zaglądałam. Ja wiem, co tam jest. Ty mi kazałeś tam zajrzeć wcześniej. Zajrzyj tam znów. I ona zajrzała w to miejsce, bo on wiedział, że ja to cząstkowo zinterpretowałem. On to wiedział. I pokazał jej dogłębnie coś. Palcem w ogóle. To jest to. Okej. Okay. Powtarzalność. Jezus, kiedy mówił zaprawdę, oznaczało, że jest to bardzo ważne. Tak samo powtarzalność symboliczna jest bardzo ważna. Ktoś mówi, ciągle mi się śnią psy. Ile czasu się te psy śnią? To już z tydzień, albo ze dwa, albo kurczę tu se, tamte se, mam psy, psy mi się śnią psy. To jest ważne. Od razu wiemy, że to jest system symboliki, że to nie jest banalna sprawa. Jak tobie się ciągle śnią psy, ani ty psiarz jesteś, ani ty w ogóle oglądasz te psy, ani w ogóle nie masz psa nawet. A nawet nie lubisz. Rozumiesz? Po trzecie, według jak to mam powiedzieć? Według zestawień. To znaczy, jak już uczyłem wcześniej, informacje prorocze są jak puzzle, je się układa. I symbolika też funkcjonuje w tym systemie, że ją się układa, ona się w coś układa. Niekoniecznie w danej chwili, ale na jakiejś przestrzeni. Oceniamy wtedy tą rzecz przez ten pryzmat. No i oczywiście przez pryzmat prowadzenia, według prowadzenia. Czyli wewnętrzne przekonanie, że ta rzecz, ona jest istotna, ona jest ważna, nie może być bagatelizowana. Symbolika może dotyczyć wszystkiego. Przedmiotów, kolorów, części ciała, części mowy, zdarzeń historycznych. Każdej rzeczy może dotyczyć. Teraz, zanim podam parę przykładów, to chcę na przykład powiedzieć na temat studiowania symboliki w Biblii, na przykład. Kiedy czytamy Biblię, to przyglądamy się, jak, co oznaczają pewne rzeczy. Jest opis czegoś, na przykład, że Bóg stworzył ziemię i stworzył tam masę roślin, prawda? Widzimy rośliny. W innym miejscu czytamy o tym, że było to tak wielkie jak cedry Libanu. Jakie wnioski zaczynamy wyciągać? Co łączy te zjawiska? Czym jest roślinność? Co się w niej najbardziej przejawia? Dobrze, ale co się przejawia w symbolice tego? Co tam się znajduje? Tam się znajduje kolor zielony. Kolor zielony się znajduje. Widać, że w Biblii wielkie przestrzenie, gdzie jest stan równowagi, zawiera w sobie symbol zielony. Co pokazuje Biblia? Że zieleń jest symbolem równowagi. To jest informacja biblijna na temat koloru zielonego. Symbol równowagi. I potem
masz widzenie na przykład i patrzysz, a ktoś jest taki zielony. Albo widzisz w ogóle energetyczną aurę u człowieka. Rozumiesz? Informacja dla ciebie jest taka, że to jest człowiek zrównoważony. To jest równowaga. Jego ukierunkowanie jest związane z równowagą. Rozumiecie te rzeczy? Przyglądacie się w Biblii, gdzie występuje czerwień, żółć, czerni, biel. Pokazuję na kolorach. Gdzie ona się pojawia? Jaka jest powtarzalność tego koloru na przykład? W czym on się pojawia, ten kolor? Albo na przykład w jaki sposób pojawia się w ogóle symbol rzeki? Co ona symbolizuje? Gdzie ona jest? Co ona pokazuje? Gdzie ta rzeka jest umiejscowiona, jeżeli chodzi o objawienie? Albo morze czymś. Więc przyglądamy się w ogóle, co i dlatego Biblia musi być przez nas w ogóle obcykana pod każdym względem, bo na przykład musimy widzieć to. Na przykład widzimy, że często jakiś symbol w 70% będzie oznaczał rzecz negatywną, a w 30% pozytywną. W związku z tym, jak on się w tobie objawi, ten symbol, to najprawdopodobniej jest to negatywna rzecz. W innym przypadku, prawda, rzecz może być dwuznaczna. Na przykład pies. W Piśmie Świętym pies stanowi zarówno cechę negatywną, jak cechę pozytywną. I ona jest dosyć zrównoważona, ta cecha. Bo widzimy Kaleba, Kaleb po hebrajsku to pies. To słowo oznacza pies. I ten człowiek razem z Jozuem, jako dwóch kolegów, jako jedyni, nie wypadają z nurtu wiary. Trzeba było naprawdę wiele odwagi w Izraelu, żeby nazwać syna pies. Ponieważ w nomenklaturze w ogóle tego kraju w tamtym czasie pies to była postać plugawa. W Izraelu nikt nie wychodził z psem na spacer. Tam nie było takich rzeczy, tam będzie zobaczyli, że ty z psem na spacer wychodzisz, to by mówili, a co to jest? Pies? Pies? Jest jak wół napisane, że psy Królestwa Bożego nie odziedziczą. W ogóle wiem, pies było zawsze to jakby, to była postać, którą nazywano homoseksualnego nierządnika świątynnego, świątyni Asztarty. Rozumiecie? Czyli taki homoseksualista, on brał udział w orgiach przed posągiem Asztarty, to na nich nazywano, psy. Dlatego jest napisane, że opłaty za psa do świątyni pańskiej nie wniesiesz. Czyli jeżeli uzyskałeś pieniądze od takiego homoseksualisty rytualnego, on ci je przyniósł i powiedział włóż do świątyni pańskiej, aby był błogosławiony, to ty tego nie weźmiesz od niego. Tak mówił prawo mojżeszowe. A więc widzimy, że postać psa jest negatywna tutaj. Ale widzimy też postać psa pozytywną. Prawda? Widzimy, że psami są nazywani strażnicy. Na przykład na wieżach w ogóle Izraela. Że są to psy, które mają wyczuwać wroga. Więc teraz masz wizję psa, czy śni ci się pies. I teraz ty musisz to zestawić. Często gdyby śnił mi się pies, ja mówię, jaki? Mały, duży, jaki miał imię, jaki miał kolor, co on tam robił. Wiesz, o co chodzi? Co to było? Jaki to był pies? W jakiej konfiguracji ten pies występował? I teraz modlimy się, aż do wewnętrznego przekonania. Okej, Boże, to Ty mi pokazujesz przez tego psa taką i taką rzecz. To jest system symboliki. Czy właśnie koń, czy jakieś inne zwierzę. Biblia jakby tutaj, ona jasno określa te rzeczy.
I musimy właśnie patrzeć na poziomie powtarzalności, czy to się powtarza, w jakich konfiguracjach to się powtarza, co tam się dzieje z tymi stworzeniami, prawda? Na przykład Sara kiedyś, ona miała alergię. Nie została uzdrowiona z tej alergii i po jakimś czasie zaczęła znowu kaszleć mocno. Ja tam gromiłem wszystko i tak dalej. Mu nic nie przechodzi, mówię, o co chodzi. A ja jej kupiłem taką tapetę, taką wielką żabę. I jej przykleiłem na ścianę. Taką żabę. I siedzę w tym jej pokoiku, tak się modlę i patrzę w tę żabę. I Duch Święty do niej mówi tak. Czytasz Biblię, może? Czytam. Czy ty widziałeś w ogóle to, czego ja porównałem żabę? I w ogóle przez głowę mi przebiegło całe pismo. I nie zobaczyłem ani jednego pozytywnego oddźwięku, jeżeli chodzi o żabę. Zakazał ich jeść. Na Egipt zrzucił je, one gniły i doprowadzały do zarazy. Ja mówię, nie no, Duchu Święty, chcesz mi powiedzieć, że mam zerwać żabę z Polski, z tej ściany? Zerwij tą żabę. Zerwałem tą żabę, Sara przestała kaszleć. Wyrzuciłem żabę. Ty. Ja mówię, no jazda. Nośnik demoniczny. Nośnik demoniczny. Ja nie mówię, że tak jest za każdym razem. To ja nie chcę tutaj żadnych demonizować zjawiska w żadnym wypadku. Ja w ogóle pokazuję wam, jak ja się szybko nauczyłem tego, czym jest symbolika. Tu się to będzie. Jak myślisz, dlaczego użyłem tego? Mogłem użyć różnych rzeczy. Czemu nie kazałem, żeby tam spadły, kurczę, nie wiem, nutnie. I Pan zesłał na Egipt nutnie. O pomarańczowych zębach. I one zeżarły całą marchew podłożoną na lata głodu. Nie ma takich zapisów. Nie zrzucił Bóg nutni. Tak? Kazał zrzucić żaby. Nie wiem czemu żaby, co ma do żab. Sam je stworzył te żaby. Nie wiem, jak na przykład plemię żab mogło współpracować z demonami czy z czymś innym. Dlaczego łatwiej było w ogóle demonom działać przez żabę, a nie przez coś innego. Ja tego nie wiem, ja tego nie muszę wiedzieć. Co ukryte należy do Pana, ja się w to nie wtrącę. Ja mam, wiecie, taki jestem, jaki jestem. Koń ma wielki łeb, niech myśli. Ja wiem, że żaba jest symbolem negatywnym. Jeśli przyśni mi się żaba, która siedzi na głowie mojego brata w Chrystusie, rozumiecie, o co chodzi? To będzie to informacja, że na jego głowie siedzi demon, a nie królewna zaklęta w żabę. Rozumiecie, o co chodzi? Bo Biblia stoi wyżej niż bracia Grimm, czy tam inne tam bajkopisarze. Ona stoi w hierarchii duchowej wyżej. Muszę umieć to rozpoznawać. Muszę umieć zebrać te rzeczy. Doświadczenie nasze też musi być weryfikowane. Ponieważ przeżywamy masę różnych rzeczy, a z tego doświadczenia wchodzi symbolika. Przechodziłeś jakieś traumatyczne rzeczy w życiu. One się wybiły na twojej psychice i zaczynają się te rzeczy na przykład pojawiać w jakiejś formie informacji, w snach, w wizjach. Musisz się pomodlić na dzień dobry, pozwiązywać wszelkie powroty demoniczne. No ale dalej się pojawiają. I już musisz rozumieć, że jest to symbolika. Coś widzę przez to. Ta sytuacja coś ma mi obrazować. Ja to przeżyłem. Ja wiem, jaki ból temu towarzyszy. Ja wiem, jaka trauma jest z tym związana. Prawda? Czy na przykład w ogóle, nie wiem, był jakiś tam kolega, który był takim debilem w szkole, czy po prostu
niereformowalna postać. I on się nagle pojawia w moich snach, przyszedł. Się przyśnił jakiś tam gość. To wiesz, to nie jest informacja, która jest informacją o tym, jak wiele mądrości ma Bóg ci do zaoferowania. Jest to coś związane z jakąś formą debilizmu tego człowieka. On prezentuje jakąś formę debilizmu. Rozumiecie? A jeżeli na przykład ten człowiek dzisiaj diametralnie jego 180 stopni zmieni się. Okej, ale ty go widzisz z czasów szkoły. Z czasów, kiedy przeżywałeś z tym człowiekiem negatywne rzeczy. I on ci się pojawia w jakiejś sytuacji. Tamten człowiek z tamtego czasu. Jeszcze nie zreformowany człowiek, jeszcze nie zmieniony człowiek, prawda? Właśnie musimy to są dobre pytania, bo to musimy właśnie widzieć, że to jest inna postać, bo to jest symbol. To jest symbol. To ma nam narysować jakąś rzeczywistość. Prawda? Coś ma nam narysować. Historia również, to co się dzieje w historii w związku z tym, co nas otacza. No, w każdej dziedzinie musicie być na to czujni. Każdy z nas jest inny. U każdego też ta symbolika będzie inaczej w ogóle się obrazowała. U artystycznej duszy trochę inaczej, u naukowej trochę inaczej. Rozumiecie? Człowiek na przykład, który jest bardzo, ma taką konstrukcję techniczną, to będzie widział techniczne rzeczy. On niekoniecznie będzie widział jakieś wymalowane, szczególne, ale będzie widział bardzo techniczne różne sprawy. Umysł abstrakcyjny będzie inaczej widział, umysł konkretny będzie inaczej widział. Natomiast symbolika musi stać się, jakby musi być obmodlona przez was. Musicie mówić, Boże, ja chcę zarówno widzieć wyraźnie, jak i widzieć w przypowieściach, jak widzieć w symbolach. Ja chcę to widzieć, Duchu Święty. Naucz mnie rozróżniać, naucz mnie obserwować te rzeczy, naucz mnie oddzielać fałsz od prawdy. Bo też wiele zafałszowań będzie przychodziło. Bo przez nas przewala się masa różnych obrazów. Masa różnych obrazów. W naszych snach przejawia się masa różnych obrazów. Ja czasami mam takie sny, kurczę, no takie głupie, ja przeważnie takie miałam. Czasem się tam pojawia mi jakiś sen, nie taki, z którego jestem w stanie coś wyłuskać, ale przeważnie to niekoniecznie. No. I muszę jakby zweryfikować te rzeczy. Nie mogę w ogóle sobie wstać rano i powiedzieć, o, śniło mi się to i to, takie miałem symbolika, taka, zestawię to wszystko, pum, jest. Dawaj, modlimy się o to, robimy to czy tamto. Nie. Nie w ten sposób. Ale kiedy będziesz się rozwijał, to będziesz się rozwijał również pod kątem rozumienia symbolicznych znaczeń. To będzie też widoczne dla ciebie w wizjach zewnętrznych i w wizjach wewnętrznych, nie tylko właśnie w snach, ale to będzie dla ciebie widoczne. Będziesz te rzeczy widział na ludziach. Rozumiesz? Na przykład jak będzie się przez ciebie manifestowało, powiedzmy, słowo wiedzy na poziomie wizji, no to właśnie możesz widzieć szereg różnych symboli. Szereg symboli. To ci może w ogóle bardzo dużo od razu powiedzieć o jakiejś sytuacji. Będziesz się modlił o człowieka, i w jego wyglądzie możesz zobaczyć szereg różnych obrazów. Duch Święty ci wskaże na różne rzeczy, na części jego ubrania, na jego włosy, na jego w ogóle, no różne rzeczy wskaże ci. Musisz być na to czuły. Będziesz się modlił o człowieka i w
spojrzysz na niego, ci się wyodrębnią pewne rzeczy w nim. Wyodrębnią ci się. Do tej pory patrzyłeś i był taki człowiek scalony, a teraz raptem widzisz w ogóle, nie wiem, kawałek jego twarzy i krostę na twarzy. I tylko tą krostę widzisz na twarzy, w ogóle tą rzecz, jakby nie możesz od tego wzroku oderwać, bo w ogóle odsąkana. To w ogóle patrzę na niego, w ogóle jakaś obsesja? W ogóle nie, to nie obsesja. To symbol. Jak nie rozumiesz od razu, przyjdź do Boga. Powiedz, Boże, dlaczego w ogóle gapiłem się w ogóle na krostę, co mam na policzku? Od pewnego momentu. Co mi się stało? Co to jest? Powiedz mi, Duchu Święty. W pewnym momencie Agata chodziła i wszędzie widziała szóstki z włosów. Gdzie były włosy, jakieś to szóstkę widziała. Włos był ułożony w szóstkę. Szóstka, 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 szóstka. I ona chodziła, wszędzie widzę szóstki. Wszędzie widzę szóstki. Gdzie nie patrzę, widzę szóstki. A ja wiem, co to jest szóstka. Szóstka to jest symbol cielesności. Dokładnie symbol cielesnego człowieka. O, to jest dokładny symbol. Cielesnego człowieka. Człowieka fizycznego, takiego naturalnego człowieka. Ja już wiedziałem, że mam głosić o tym. W ogóle posłuchałem, chodzi mi prorok i gada, że szóstki widzi. Ona nie ma żadnego objawienia. O, szóstka, szóstka. Chodzi i widzi mnie szóstki. Wiesz, że chodzi. A mnie więcej nie potrzeba. Wystarczy, że prorok szóstki widzi. I w ogóle ja mówię, okej. To ja wiem, o czym mam głosić na kazaniu. Jak mnie ktoś przez cały tydzień widzi szóstki. Wiesz. Więcej z włosów. A włosy są symbolem cielesności przeciwnej duchowości. Włosy. Włosy w Piśmie Świętym zawsze są symbolem czegoś negatywnego. Nie ma ani jednego miejsca w ogóle w Piśmie Świętym, że włosy są elementem pozytywnym. Był trąd, włosy zgolić. Wiesz, o co chodzi? Absalom ucieka przed ojcem swoim, na włosach się powiesił. Obcięli. Ale odrosły. No co z tego, że odrosły? Ale na co ślepe mu włosy? Cielesność go załatwiła. Czy nie jest tak, że ta siła była, bo były włosy? Siła była, bo były włosy. Zdecydowanie. I to podkreślenie tej cielesności. Ale to była naturalna siła. To była siła Samsona. Zobacz, jaka siła, bo to jest bardzo ważne. To jest siła, którą Samson otrzymuje od Ducha Świętego, natomiast siłę tą Samson wykorzystuje w egoistyczny sposób. Siła skumulowana, bo to jest ciekawa rzecz, bo to jest Boża rzecz, źle wykorzystana. I do tego jest użyta symbolika włosów. Znowu mamy do czynienia z włosami, które doprowadzają do czego? Że Samson wali numery takie, że się w pale nie mieści. Rozumiecie, o co chodzi? A koniec Samsona jest taki, że oślep. Po prostu. Czyli wcale nie wygląda wina tej kobiety. Nie, tam kobieta, absolutnie. Nie, bo to wszyscy zwalają na Dalilę, proszę ciebie. Dalila chciała zarobić, proszę ciebie, wiesz, nie? Tak jak Kazi śpiewa, ma dziewczyna, świetnie się stara, kosi kasę, ma jaguara. Rozumiesz, o co chodzi? Dalila szła w swoim zawodzie i była w tym profesjonalna, bo ja nie rozumiem, co do Daliny. Tak. Samson wiedział, na czym stoi. Posiadał dar pański, źle wykorzystywał i popłynął. Tak. Natomiast wszędzie włosy, one symbolizują właśnie to, że to jest... I teraz pojawia się ktoś, przychodzi i mówi, nie wiem, ale już śniło mi się, brodę miałam. Co to jest, że ja brodę miałam? Ja mówię do człowieka, jak myślisz? Czytasz Pismo Święte. Ty miałaś tą brodę? Tak. Kogoś tam jeszcze widziałaś? Nie. No i teraz patrzymy, no okej, miała brodę. Kto to jest ona, co miała brodę? Jest to na przykład wstawiennik, jest to osoba prorocza. O co zaczynamy się modlić? Modlimy się o to, aby demoniczne siły pobudzające cielesność, tak, odeszły, tak,
od grupy proroczo-wstawienniczej, bo będą, bo te duchy będą atakowane. Zaraz grupa proroczo-wstawiennicza będzie miała jazdy cielesne. Jak się nie będzie mógł to modlić. A jest to też być może związane, zawsze tej osobie mówię, być może z tobą. Zastanów się, bo może jest to słowo centralnie też do ciebie. Nie? Zazwyczaj, jeśli jest to prorok, to to będzie szersze. Prawda? Ale widzimy w ogóle takie rzeczy, jakby czy ta symbolika, ona jest bardzo, bardzo czytelna. Tylko jak my chcemy ją poznać, to nie będzie problemem, słuchajcie, naprawdę. To nie będą problematyczne rzeczy, bo ona zawiera pewne całe moduły prawdy. Całe moduły prawdy. Bóg nie jest przewrotny, pamiętajcie. On nigdy nie będzie nam pokazywał takich rzeczy, które są takie, wiecie, wieloznaczne i teraz domyśl się. Nie. Wszystko idzie ku temu, żebyśmy w jak najszybszy, najłatwiejszy sposób mogli osiągnąć informację duchową. Bogu nie chodzi, żebyśmy zagadki rozwiązywali. Z drugiej strony jeszcze raz mówię, pilnujemy się, żeby nie wpływały na nas wszystkie formy obrazowe, bo na nas przeżywamy masę rzeczy nam się śni, masę rzeczy doświadczamy, prawda? Musimy w tym być bardzo mądrzy. Bo to bardzo prostą rzeczą jest zawalić się w ogóle symboliką. Ja się przyglądam na tak szeroko pojętą perspektywę proroczą, która jest w ogóle w Kościele na całym świecie. No to w ogóle wiecie, to ludzie cały czas w ogóle chodzą, wierzy, cały czas symbol za symbolem. Oni wszędzie symbole mają w ogóle wiele. Powiedz, co to jest? Jakiś okultyzm, mówię. To jest okultystyczne. To nie jest naturalne. To nie można bez przerwy w ogóle widzieć, jakby to przez cały czas w tym funkcjonować i to zalewa człowieka. Są ludzie zalani tą formą symboliki całej, wiecie, nie? Tak samo jak będę mówił o znaku, że w każdy sen się rozpatruje, co on znaczy, wiele znów nic nie znaczy. Większość nic nie znaczy. Większość jest w ogóle tworem naszego umysłu po prostu. To większość to jest twór umysłu. Badajcie to, módlcie się o to. Wiecie, na tym poziomie już my nie jesteśmy w stanie każdego elementu określić. Musicie je sami badać. Zaopatrujcie się w materiały, patrzcie w internecie. Często przyglądajcie się na to, nawet co poodkrywali okultyści. Wielu okultystów odkryło dużo rzeczy. Dużo rzeczy odkryło. Badajcie wszystko, to co dobre, tego się trzymajcie. Ale nie bójcie się zobaczyć w ogóle, co na ten temat myślą różni ludzie, różne środowiska. Eliminujcie to, co jest zbędne. Macie Ducha Świętego. Ja nieraz wziąłem takie informacje w ogóle z różnych takich źródeł dziwnych, wiecie, a Duch Święty mnie skierował, mówi tu, to, zobacz. Ja mówię, Boże, a jak oni na to wpadli? Ty się nie interesuj, jak oni wpadli, tylko skorzystaj. Wzięli i wydubali. Jak ktoś powiedział w ogóle, że żeby chrześcijanie tyle się modlili, co prawdziwi sataniści, to byśmy naprawdę mieli raj na ziemi. Rozumiecie? Realni, prawdziwi sataniści, nie tam w ogóle jakieś oszołomy, to są ludzie modlitwy i postu. Modlitwy i postu. Rozumiecie? Taka jest prawda w ogóle. Dlatego w ogóle takie numery robią. Między drugą a trzecią w nocy zbiera się w ogóle największy na świecie kościół szatana. Codziennie. We Włoszech, w Turynie. Największe zgrupowanie w ogóle satanistów. Codziennie spotkania nocne. Tyle lat. Dlatego tak największych chrześcijan ma koszmary między drugą a trzecią. Albo się budzą w ogóle i mogą w ogóle sobie poradzić w ogóle z zaśnięciem.
Dlatego, że oni się modlą. Nie? I sięgają różnych duchowych rzeczy. To nie znaczy, że mamy od nich coś brać, tylko musimy się przyglądać też na to, do czego ludzie dochodzą, do jakich wniosków dochodzą. Wiecie? Trzeba być w tym naprawdę, naprawdę, naprawdę mądry. Więc badajcie sferę symboli. Pamiętajcie, Biblia to jest pierwsze miejsce, poza tym te rzeczy, o których wam powiedziałem. I dbajcie o to, żeby to was nie zasypało. Bo osoby prorocze mogą tym być zasypane. Bądźcie w tym mądrzy, przychodźcie z tym do Boga. Amen.